Dzień dobry, dzisiaj taka będzie ciekawostka. Pokażę Wam coś, co jest starsze ode mnie i od wielu moich widzów. Żelazko. Żelazko jest z 1954 roku. Popatrzcie. Ciężkie. Waży około 3 kg. Nie ma żadnego sterownika tutaj, żeby można było sobie temperaturkę ustawić. Specjalny był taki gruby kabel na 220 V. Można było go też stosować przy prodziżach. Kto pamięta prodziż do pieczenia ciast albo ryżu. Gruby, masywny. No i jak się go włączyło, trzeba było go odłączyć później, bo oczywiście tak się to nagrzewało, że dosłownie jak go ostatnio włączałem, bo jest to żelazko sprawne, to trzyma temperaturę przez co najmniej pół godziny. Tak się nagrzewa. Tam są jakieś takie wkłady szamotowe w środku, w tym żelazku, na takich drucikach, sprężynki. One się tam żarzą i wytwarzają temperaturę. Tak tutaj o, wygląda wejście plus minus do tego żelazka. No, kochani, rączka wyprofilowana, zobaczcie, specjalnie na palec, drewniana rączka. Taka ciekawostka z PRL-u. Zobaczcie, to nasze mamy kiedyś używały. To nie ma turbo wspomagania, nie ma z przodu jakiegoś prysznica wodnego, jakiegoś termostatu. Takie coś. Taka ciekawostka. Dziękuję.